Chwała Panu. Czy wiecie, jakie święto dzisiaj obchodzimy? Dzień Zielonych Świąt, Pięćdziesiątnicy, zesłanie Ducha Świętego. Ten wspaniały dzień dzisiaj obchodzimy. Wspominamy to, co stało się w dzień pięćdziesiąty. Przed chwilą słyszeliśmy, że jest moc, ta sama jest i dziś. Chwała Panu. Możemy Bogu podziękować za pięćdziesiątnicę, za zesłanie Ducha Świętego. Powstańmy i uwielbimy Pana naszego. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Chwała niechaj Ci płynie, że jest ta moc, wspaniała moc, moc Ducha Świętego, którą Ty zesłałeś i zsyłasz. Wysławiamy Ciebie, że ona jest dzisiaj także dla każdego z nas. Wysławiamy Cię, Panie, że jesteś wspaniałym Bogiem, że nie pozostawiłeś nas sierotami, ale posłałeś Ducha Świętego, abyśmy w tej mocy mogli żyć i świadczyć o Tobie. Wysławiamy Cię, Królu nasz, z całego serca. Niech Słowo Twoje i dzisiaj mówi do naszego serca. Niech nas, Panie, przemienia i niech czyni nas podobnymi do Ciebie. Wysławiamy i uwielbiamy imię Twoje. Halleluja, chwała Jezusowi. Chwała Panu. Amen. Moi kochani, Pan Jezus powiedział do swoich uczniów przed swoim wniebowstąpieniem. Czytamy w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, 8 wiersz. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, Cieszynie, w Polsce i na całym świecie. I po aż najdalsze krańce ziemi. I pamiętacie, co stało się po 10 dniach? Gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Duch Święty jest osobą i objawia się w różnoraki sposób. W dzień pięćdziesiątnicy objawił się w potężnym wietrze i szumie symbolizującym nam moc Bożą. Moc, którą my potrzebujemy przede wszystkim do wykonania polecenia naszego Pana, aby głosić dobrą nowinę o Panu Jezusie, który powiedział: będziecie mi świadkami aż po najdalsze krańce ziemi. Ta moc jest dla nas także. Chwała za to Panu. Kochani, mój ojciec, który pragnął przeżyć chrzest w Duchu Świętym i oczekiwał tego przeżycia, trwał w modlitwach, opowiadał nam po latach naturalnie, opowiadał nam o tym, jak pewnej nocy obudził się, czuł pobudzenie do tego, aby się modlić. Zaczął się modlić i ta modlitwa
przerodziła się w modlitwie w innych językach. I tak modlił się przez kilka godzin, chwaląc i wielbiąc Boga. I ta moc pozostała w jego sercu. W służbie swojej kaznodziejskiej aż do końca swojego życia czuł ten żar Ducha Świętego, aby głosić w mocy o Panu Jezusie Chrystusie. Pan chce dzisiaj napełnić każde pragnące serce tą niebiańską mocą. Ochrzczeni Duchem Świętym, ochrzczeni, pierwsze napełnienie Duchem Świętym, potrzebują stale na nowo, nowego jeszcze napełnienia Duchem Świętym. Jest jeden chrzest, to jest pierwsze napełnienie, ale tego napełnienia potrzebujemy stale na każdy dzień. I chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się właśnie nad działaniem Ducha Świętego w naszym życiu. Chcę dzisiaj mówić o tym, że Duch Święty daje nam odwagę, do wykonywania służby Pańskiej. Odwaga jest szczególnie potrzebna w środowisku, gdzie jest nieakceptowana wieść o tym, że zbawienie jest jedynie w Jezusie Chrystusie oraz gdzie wielu jest przeciwników Ewangelii. Nie wszyscy uważają, że potrzebne nam jest w ogóle zbawienie. Pamiętam, jechałem pewnego razu w pociągu z pewnym starszym kaznodzieją i rozmawialiśmy o Słowie Bożym, a pewien młody człowiek przysłuchiwał się nam i mówi, to nieważne, w co kto wierzy, ale ważne, żeby dobrze czynić. Akurat siedziały dwie starsze także panie. Chciał nam pokazać, że on dobrze czyni w życiu. Być może wierzy czy nie wierzy, prawda? I pyta tych starszych pań, a może panie by się miały chęć napić gorącej herbaty? No one mówią, no przydałoby się. Szybko wyszedł z przedziału, poszedł do bufetu, kupił dwie herbaty i przyniósł tym starszym paniom. No tak, wystarczy dobrze czynić. Tak wiele ludzi myśli. Ale my wiemy, że zbawienie dla nas jest tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I ta wiara w nas wzbudza chęć, pragnienie do dobrych uczynków. A gdy przychodzi moc Boża, to wiecie, wtedy i te dobre uczynki, i to świadectwo jest w tak przekonujący sposób głoszone to świadectwo, że przekonuje serca tych, którzy słuchają. I dlatego Pan Jezus powiedział, otrzymacie moc Ducha Świętego. I będziecie mi świadkami na wszystkie krańce ziemi. Moc Ducha Świętego. Pamiętacie Piotra? Jaki był bojaźliwy w dzień, kiedy Pan Jezus nas cierpiał. Miał iść na Golgotę, był biczowany. Co się stało z Piotrem? Strach go przepełnił. Nie wiem, co myślał. Może bał się, że i on zostanie tak samo jak Jezus Chrystus. Zostanie tak samo pochwycony i pobity. W każdym bądź razie trzykrotnie się zaparł Pana Jezusa Chrystusa. Był bojaźliwy. Ale kiedy w dzień pięćdziesiąty stąpiła na niego moc Ducha Świętego, kiedy Duch Święty owładnął jego
istotą, to Piotr wstał i przed tysiącami ludzi, zaczął głosić w mocy Bożej Słowo Pańskie. Jakże zmienił się ten bojaźliwy człowiek. Odważnie przed tysiącami zaczął świadczyć. Ta moc, wspaniała moc Ducha Świętego sprawiła to w jego życiu. Chwała Panu. Pan zmienia człowieka. W starotestamentowym okresie pomazanie Ducha Świętego spoczywało tylko na wybranych jednostkach. Po pięćdziesiątnicy to przeżycie jest dostępne dla wszystkich nawróconych chrześcijan. Piotr powiedział w swoim pierwszym kazaniu, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 39 wiersz, obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Weźmiecie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. Chwała Panu! Dla wszystkich jest ta obietnica. Wszyscy mogą przeżyć tą wspaniałą obietnicę Ducha Świętego. Gdy Żydowska Rada Najwyższa w Jerozolimie zakazała Piotrowi i innym uczniom pańskim głosić Słowo Boże, zgromadzono się na modlitwę i czytamy, że podnieśli jednomyślnie głos w modlitwie. I gdy skończyli modlitwę, zacząsło się miejsce, w którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Niedługo potem przed Najwyższą Radą Żydowską stanął także Szczepan. I tam, przed tą Najwyższą Radą, ten Szczepan zupełnie odważnie, napełniony Duchem Świętym, opowiadał o swojej służbie. Przedtem czynił on cuda i wielkie znaki. Dlaczego czynił te znaki? Dlatego, że był napełniony Duchem Świętym. Ta moc Ducha Świętego sprawiała to, że objawiał się Pan Jezus Chrystus w mocy także przez Jego służbę. I czytamy także, że przeciwnicy nie mogli sprostać Jego mądrości ani duchowi pod wpływem tego, co mówił uczeń pański Szczepan. Zazdrośni byli. I ci zazdrośni ludzie fałszywie go oskarżyli przed Radą Żydowską, jakoby wypowiadał się źle o świątyni i prawie. I zdarzyło się, że gdy Szczepan stanął przed Radą, wszyscy, czytamy to w Dziejach Apostolskich, 6 rozdział, 15 wiersz, wszyscy, którzy zasiadali w Wysokiej Radzie, utkwili w nim wzrok, uderzyło ich, że jego twarz przypomina oblicze anioła. Pan to sprawił. Coś nadzwyczajnego, co powinno zastanawiać wszystkich obecnych tam. I Duch Święty dał także Szczepanowi odwagę, aby śmiało powiedział Najwyższej Radzie Żydowskiej,
że to oni zawsze sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. Ostre słowa. On, ten prosty uczeń Pana, naszego Jezusa Chrystusa, stoi przed tymi wykształconymi naczelnikami, powiedzieć można, w narodzie żydowskim, stoi i powiada takie słowa. 7 rozdział, 51 wiersz. Wy zawsze opieracie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali też tych, którzy zapowiedzieli przyjście sprawiedliwego. Szczepan śmiało przypominał im o tym, że doprowadzili do śmierci Chrystusa, którego nazwał sprawiedliwym, a którego ta Rada Najwyższa uznała jako przestępcę. Ile odwagi musiało być w Szczepanie, aby powiedzieć tak do członków Rady Żydowskiej. W końcu powiedział, wy teraz staliście się jego zdrajcami i mordercami. Wy, którzy za pośrednictwem aniołów otrzymaliście prawo, którego nie wypełniliście. Najwyższa Rada widziała jego twarz jaśniejącą jak anioła. Odważne słowa nie doprowadziły ich do upamiętania, do skruchy. Także razem sprzeciwiali się Duchowi Świętemu. I czytamy, że słuchając tego, zawrzeli gniewem w swych sercach, zaczęli zgrzytać na niego zębami. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z takim zachowaniem, żeby ktoś aż zgrzytał zębami ze złości. Ja nie przypominam sobie, żebym miał okazję coś takiego widzieć. Ale widziałem w telewizji, jak w Sejmie, czy tam w parlamentach, w Polsce tego nie widziałem. Na szczęście parlamentarzyści między sobą doszli do takiej kłótni, że się aż pobijali, pobili się. I musiała ich policja uspokajać. Ale Szczepan, pomimo tej złości, przeciwności ze strony Rady Najwyższej, potępienia ze strony Rady Najwyższej, miał odwagę. A Pan, aby wzmocnić go jeszcze, objawił się w cudowny sposób dla niego na tym posiedzeniu. Czytamy w 7 rozdziale, 55 wiersz. Szczepan tymczasem pełen Ducha Świętego. Pełen Ducha Świętego. Utkwił wzrok w niebie i zobaczył chwałę Boga oraz Jezusa stojącego z prawej strony Boga. Oto widzę otwarte niebo, powiedział, i Syna Człowieczego stojącego po prawej stronie Boga. Co za cudowne przeżycie. Co za cudowne przeżycie. Pan wzmacnia jeszcze odwagę Szczepana. Zachowanie Szczepana, to spojrzenie w niebo jest dla nas przykładem. Co należy czynić, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, że ludzie sprzeciwiają się, buntują się, gdy mówimy o Jezusie Chrystusie? Szczepan utkwił wzrok w niebo. Stamtąd przychodzi pomoc i odwaga w czasie sprzeciwu drogą pańskim. Z nieba przyszła wizja wzmacniająca wiarę Szczepana.
Wiedział on, że Pan patrzy na niego i jest z nim. Chwała Panu. W piśmie czytamy, że po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus został wzięty do nieba i, pamiętacie? I zasiadł po prawicy Boga. Ewangelia Marka, 16, rozdział 19, wiersz. A teraz Szczepan zobaczył Chrystusa stojącego po prawej stronie Ojca Niebieskiego. Oto Chrystus Pan powstał, aby przywitać w niebie swojego wiernego sługę Szczepana, który po chwili został ukamienowany. Wstał na powitanie swojego sługi. Duch Święty dał Szczepanowi, gdy odchodził z tej ziemi, wspaniałe słowo miłości i przebaczenia do oprawców. Pamiętacie, jakie słowa wypowiedział przed oddaniem ducha? Panie, nie policz im tego grzechu. Panie, nie policz im tego grzechu. To jest moc Ducha Świętego, która potrafi napełnić serce nie tylko odwagą, ale miłością do tych, którzy nas prześladują. I mamy napisane w Słowie Bożym, i potem zasnął. Ciało Szczepana zostało pochowane w ziemi, a jego dusza została przeniesiona do nieba na powitanie Pana. I jak czytamy w objawieniu, dusze tych, którzy zostali zabici dla Słowa Bożego, znalazły się tam w niebie i mówiły do Boga. I tak dusza tych, którzy odchodzą z tej ziemi, dusza wiernych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, znajduje się po swojej śmierci przed tronem Bożym i ma spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Chwała Panu! Halleluja, możemy powiedzieć! Obraz kamienowania Szczepana pozostał w sercu Saula, późniejszego apostoła Pawła, który po latach już świadczył, przemawiając na schodach aresztu, bowiem został aresztowany, przemawiając jako aresztant do mieszkańców Jerozolimy, czytamy w Dziejach Apostolskich, 22 rozdział, 20 wiersz. A kiedy rozlewano krew Szczepana, twojego świadka, ja tam stałem i pochwalałem ten czyn. Pilnowałem nawet szat tych, którzy go zabijali. Tak mówi Saul, wcześniejszy prześladowca Kościoła, którego serce zostało przekształcone, którego serce zostało napełnione Duchem Świętym, który widział, jak Szczepan modli się za oprawców. Teraz Paweł jest już dzieckiem Bożym, głoszącym Ewangelię i kontynuującym dzieło Szczepana. Szczepan modlił się o tych oprawców. I jego modlitwa została wysłuchana. Nawrócił się ten, który był oprawcą, jego prześladowca. Nawrócił się Saul, a późniejszy apostoł Paweł. Co za wspaniała rzecz. Nasze modlitwy, nasze wołanie do naszego Pana jest wysłuchiwane. Tą odwagę, jaką miał Szczepan, jaką miał Piotr, Pan pragnie
wyposażyć każdego z nas. A ta odwaga uzdolni nas do wydawania świadectwa o naszym Panu. I pragnę się modlić, abym ja i każdy z nas był zawsze gotowy wykorzystać wszelką sposobną możliwość doświadczenia o Panu Jezusie. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę, co szczególnie jest ważne dla nas, jeżeli chodzi o działalność Ducha Świętego. Duch Święty zawsze wskazuje nam na Pana Jezusa i na Jego dzieło. Czytamy w Ewangelii Jana, 16 rozdział, 14 wiersz, Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Jeżeli ktoś przynosi nam podarunek i powiada, przyniosłem to od tej i tej osoby, czy nie czujemy się wdzięczni za ten podarunek, który nas może ucieszyć? A Duch Święty bierze od Pana Jezusa i przekazuje nam dary, przekazuje nam błogosławieństwa. Czyż nasze serca mogłyby pozostać bez wdzięczności dla tego dawcy darów i błogosławieństw? Duch Święty powoduje to, że nasze serca zostają przepełnione chwałą dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, gdy wspominamy zesłanie Ducha Świętego na uczniów Pana Jezusa, wołajmy o wypełnienie nas, o wypełnienie nas tą samą mocą z wysokości, o napełnienie nas mocą Ducha Świętego. Niech pragnienie, aby być odważnymi, niech pragnienie napełni nasze serca, abyśmy byli wyposażeni w odwagę doświadczenia o naszym Panu. Czy czujecie takie pragnienie? Aby się modlić o tą odwagę, aby wszędzie, zawsze, tam, gdzie mamy sposobność świadczyć o Jezusie Chrystusie, a Pan da przez Ducha Świętego nam odwagę i moc. Chciałbym, moi kochani, abyśmy poświęcili w tej chwili czas na to, aby modlić się o tą moc, o tą odwagę, którą daje Duch Święty. Tak jak jest napisane, jest w tej pieśni, którą słuchaliśmy. Jest moc Świętego Ducha moc. Ta sama jest i jest moc Świętego Ducha moc i mieszkać pragnie w nas. Chwała Panu. To jest dla nas dzisiaj. I ci wszyscy, którzy czują w tej chwili pragnienie, gdy powstaniemy, może zespół wyjdzie, aby uwielbiać Pana. Gdy powstaniemy, zapraszam. Jeśli czujecie to pragnienie, aby modlić się dzisiaj o nowe napełnienie Duchem Świętym, ja to czuję w sercu swoim, że potrzebuję nowego napełnienia Duchem Świętym. Proszę, wyjdźcie tutaj do przodu i będziemy się wspólnie modlić o nowe napełnienie dzisiaj Duchem Świętym. Powstańmy i będziemy się modlić w tej sprawie. Halleluja. Halleluja. Zapraszam wszystkich pragnących dzisiaj nowego napełnienia. Ta sama moc jest dzisiaj i dla nas. Halleluja. Chwała Panu. On jest tutaj dzisiaj. Pan nasz, aby napełnić na nową mocą z wysokości każde pragnące serce. Kto jeszcze pragnie, zapraszam serdecznie. Wyjdźmy do przodu
i wszyscy pragnący. Wołajmy, Panie, przyjdź, napełnij nasze serca na nowo dzisiaj tą mocą z wysokości. Ta sama moc jest dzisiaj dla każdego serca, dla każdego z nas. Chwała Panu, chwała Panu. Kto jeszcze pragnie tej mocy napełnienia Duchem Świętym, zapraszam serdecznie. Halleluja, chwała Panu. O, wołajmy wszyscy wspólnie, tak jak wołali uczniowie pierwsi Pan. Halleluja, chwała Panu, chwała Panu. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj jest ta sama moc, ta moc z góry, która napełnia nasze serca, może napełnić każde pragnące serce. Wysławiamy Ciebie, że dzisiaj jest ta sama moc, którą przeżyli apostołowie, uczniowie Twoi. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty dzisiaj możesz napełnić każde serce pragnące. O, wywyższamy i uwielbiamy Twoje wspaniałe imię. Dzięki Ci, że jesteś w tym zgromadzeniu, że jesteś i widzisz każde pragnące serce. Wołamy do Ciebie, niech ta odwaga, niech, Panie, napełni nasze serca, abyśmy w tej odwadze i w tej mocy mogli głosić wszędzie, opowiadać o Twoim wspaniałym imieniu. Halleluja! Chwała Jezusowi! Chwała Jezusowi! Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Chwała, chwała Jezusowi, że ta moc jest dzisiaj dla każdego pragnącego. Wywyższamy, uwielbiamy, halleluja, chwalimy Twoje wspaniałe imię. Dzięki Ci za Twoją obecność, dzięki Ci, że jesteś bliski nam. Dzięki, dzięki, Panie Jezu. Wysławiamy Ciebie za wszystko, co Ty czynisz i będziesz czynił w pośród ludu Twojego. Halleluja. Halleluja. Uwielbiajmy wszyscy jeszcze wspólnie Pana. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Chwała, chwała Ci, chwała. Dziękujemy Ci za ten dzień 50. Wysławiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Ciebie. O, Panie, Ty napełniasz wszystkie pragnące serca. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Halleluja, halleluja. Chwała, chwała Jezusowi. Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki niechaj Ci płynie. Jezus, Jezus. Chwała, chwała, chwała. Halleluja, halleluja, wywyższamy Ciebie. O, Panie, niech stąpi ten ogień mocy Twojej na każde serce. Niech każde serce dzisiaj zostanie napełnione, każde pragnące serce. Wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię. Halleluja, halleluja, chwała, chwała Jezusowi. Halleluja, chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu. Halleluja, halleluja. Chwalimy Ciebie, wielbimy Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, że ta sama moc jest dzisiaj dla nas. Wywyższamy Twoje imię. Uwielbiamy Ciebie. Ty jesteś cudowny. Ty jesteś wielki. Wspaniały nasz Zbawiciel. Chwała, chwała Panu. Halleluja, chwała Panu. Na wieki niechaj płynie chwała Panu.